Siemanko w popołudnie. Tak, dobrze słyszycie, w popołudnie. No, co prawda jestem już od wielu godzin na nogach, ale już myślałem, że się dzisiaj do was nie odezwę nawet na chwilę. Ale dobra, udało się wygospodarować trochę czasu, więc jestem. I wpadam w końcu po śniadanie, bo mam ochotę, żeby coś w końcu zjeść i napić się kawki. A do śniadania dzisiaj, do kawki, schłodzony batonik, ten, o. Już ostatnia sztuka. Taka ostatnia, więc no cóż mogę powiedzieć, no. Będzie to wyjątkowe śniadanie, bo ostatni dobry batonik. No co prawda mam teraz dealsa już pod nosem, bo mi zrobili w moim mieście i można się wybrać, ale aktualnie nie będzie mi tam w ogóle po drodze, więc cieszymy się tym, co mamy, zwijamy to, zabieramy, parzymy kawę i się widzimy za chwilę, oczywiście z mojej kuchni. Jak powiedział, tak zrobił, kawczan jest. Batonik jeszcze oczekuje, bo nie został wciągnięty, że tak powiem. Więc okej, okej. To napijmy się tego pierwszego łyka razem, co by nam ten dzień dalej dobrze trwał i w dobrym humorze i atmosferze. Wspólny kawczan. O. To jak w tej reklamie. Więcej niż 1000 słów. No, także na teraz kawczanu. No i tak to powiem wam, że no mówię, wstałem rano, ale ten dzień już tak zapiernicza, już tyle rzeczy mi się tam coś pogarniało i jeszcze miałem tam inne sprawy do załatwienia, więc no mówię, od rana bonanza, po prostu bonanza. A propos bonanzy, o, moje naklejki czekają. Tak miałem zbierać naklejki dla kuzynostwa na te, tam nie wiem, czy to świeżaki, czy co oni tam teraz mają z Biedronki. I tak przynoszę, tu położę, tam trochę położę i to tak gdzieś wszędzie leżą te po prostu naklejki. Muszę to zacząć ogarniać wszystko w jedno miejsce, żeby nie było. No, a propos zakupów, to tak, w sobotę byłem w Biedronce, no to nagrywałem te zakupy, no i chyba wspominałem, że dużo ludzi było, ale dopiero potem, też w sobotę, ale wieczorkiem, czytałem artykuły i zdjęcia widziałem z różnych galerii w Polsce, że po prostu był natłok ludzi. Że na miejscach parkingowych nie było miejsca. No dziwne zjawisko. Nie wiem, co to jakieś promocje rzucili, że tak wszyscy tam pojechali. No i mi nawet przez myśl nie przyszło, żeby jechać tam, że tak powiem, i coś kupować gdziekolwiek. No ale ludzie się wybrali. I kupowali. Ojejku. Chłodno mi jest. Ogólnie rzecz biorąc, jest dzień chłodny. U mnie 8 stopni, ale zimno. Zimno, pochmurno, nieprzyjemnie. Patrzyliśmy pogodę razem z kumpelą. To już w przyszłym tygodniu mają być w nocy minus 2, minus 3 stopnie. Robi się ciekawie. No, wiadomo. Jeszcze trochę fajnie, jakby śnieg spadł i byśmy mieli tak, już taki smaczek świąt, już by tak wszystko się zbliżało. Człowiek by inaczej tego czasu wyczekiwał. A teraz on, zimno, ciemno. Nic ciekawego. Kiedyś na przykład na Wszystkich Świętych to się zdarzało, że był wielki mróz i pełno śniegu, bo to ja pamiętam jeszcze, jak jednego dnia się sprzątało, a następnego dnia się przychodziło i już pełno było śniegu. No i oczywiście wszystko jeszcze zamarznięte, bo taki mróz był. Ja taki mały, nad tymi zniczami gdzieś tam te dłonie ogrzewałem, pamiętam, babciu, do domu. No bo ja z Marzluch jestem i to jest niestety bardzo duży minus, bardzo. To jest po prostu efekt dziecka z bloku. No, tak mam. No i tak to. Powiem, że weekend mi strzelił, weekend długi, w sensie ten teraz co był, strzelił bardzo dobrze, dobrze go spędziłem, miałem dobre towarzystwo, no to... No mam nadzieję, że wam też tak dobrze minął ten weekend i że wszystko tam w porządku, że się tam nic nie wydarzyło. No i że tam wszyscy zadowoleni. Żeby nie było. A teraz plany mam takie, że muszę domu poogarniać. Bo wiecie, jak już weekend był wolny, to się przyznaję, że ja tutaj za dużo to nie robiłem. Tam odkurzacz to nie był odpalany, więc po takim weekendziku należy się tej podłodze i innym tam elementom mieszkania ogarnięcie. Więc idę szybko, zjem co mam zjeść, bo już czuję mały głodek. Spędzacie ze mną jeszcze trochę ten dzień. Nie wiem do której godziny, bo tam na wieczór też mam plany. Ale na razie jesteście. Ja jestem, wy jesteście, więc spędźmy to trochę razem. A co potem, to się zobaczy. No.
Na ten moment się nie żegnam. Załóżcie tam spodenki, poróbmy trochę, rozgrzajmy się, żeby nie było, i łączymy się za chwilę. Nadszedł ten czas na kawczana numer 2, ale dzisiaj chodzi za mną kawczan rozpuszczalny, w sensie kawa rozpuszczalna, ta moja ulubiona Jakobs Kronung, złota. Uwielbiam. Jak mam pić rozpuszczalną, to właśnie tę, w ogóle ten się napił rozpuszczalny z mlekiem, bo ja kawy z mlekiem to praktycznie nie piję. Ale do takiej właśnie rozpuszczalnej, tam odrobinę takiego zimnego mleka dolać, lubię czasem, naprawdę. I do tego jakiś słodycz, to aż miło spędzony czas. No i dzisiaj bym się napił, ale nie chcę się iść po mleko. Ja wiem, sklep niedaleko i w ogóle, ale... Czy mi się chce? No nie chcę mi się tam iść. Zaraz pójdę, kupię słodycze przy okazji i tak słabo. A poza tym tego mleka ja wypiję tyle co do kawy i potem tyle zostanie, więc... Chyba gdzieś tę fantazję przyjemności trzeba odłożyć na bok i wypić po prostu czarną. Więc nie ma, że boli. Kawczan będzie parzony, mam ochotę na taką małą, bo tam mam jeszcze coś do zrobienia, to tak akurat kawka będzie pasowała. Więc zaczynamy zaraz parzyć. Tyk, ja to oczywiście woda z banka. Starczy. Zawsze mam manię zaglądania do czajnika, bo nienawidzę, jak jest tam kamień. Czasem gdzieś się zdarza, że u kogoś widzę, jak jestem w gościach czy coś, jak się gotuje woda, to aż fruwa razem z tą wodą, na chwilę wyłączę, bo w sumie będę gadać, z całą tą wodą fruwa ten syf, ten kamień i tak dalej. I ja tak sobie zawsze myślę, o Jezu, że ja muszę z tego się napić. Więc tak, to jest nieprzyjemna sytuacja, ale ja odkąd mam dzbanek, to odkamienianie czajnika to jest po prostu raz naprawdę na jakiś czas. Nie ma tu częstszej potrzeby, bo ten kamień tam praktycznie nie powstaje. Więc nikt mi nie powie, że wystarczy woda z kranu, że to tak fantastyczna, że dobra. Być może dobra jakościowo, ja nie mówię, że nie. Ale zarówno w czajniku, jak i w żelazku mega powstaje kamień. Nawet jak podlewałem kwiaty, to na brzegach kwiata też było widać, tak jakby kamień się robił, coś takiego. A jak podlewam wodą z dzbanka, nic takiego nie ma miejsca, więc... Zdecydowanie wybieram wodę z dzbanka, także wybaczcie. Odpalam z powrotem czajnik, parzę kawkę i idę. Idę, bo chcę jeszcze dzisiaj nadrobić trochę odcinków z The Crown. Żeby kawka miała jeszcze lepszy smaczek i więcej przyjemności, damy czekoladkę. No i przysiadł do tego, co miał zrobić. Czas najwyższy. Oczywiście jest ze mną mój kawczan rozpuszczalny. Dobre, dobre. Ale z odrobinką mleka do słodyczy byłoby jeszcze lepsze. A usiadłem sobie, bo ci mam taki plan, iż już wiele rzeczy, czas najwyższy, poprzenosić do nowego planera. Jeżeli jesteś tutaj od niedawna lub nie oglądałeś filmu na temat planeru, to on jest na moim kanale. Bardzo fajny produkt, w sumie, który dostałem od kumpeli, to wiecie. Warty uwagi. No i ja dzisiaj zacznę sobie tutaj wszystko przyrządzać, ogarniać i tak dalej. Ja mam zawsze taki swój rytuał, że wszystko przenoszę, dosłownie jakby pewne elementy kopiuję z tego notesu do nowego.
urodziny, jakieś ważne daty, nie wiem, rocznicówki, jakieś ważne wizyty do lekarza czy cokolwiek. Ja nawet pod to wszystko mam zawsze kolor długopisu inny. Ale począwszy od tego, że to jest, że tak powiem, nowiutki plener i trzeba tutaj wszystko zrobić. Ja mam taką swoją, taką swoją pieczątkę z logiem. Ja wam ją zaraz pokażę. To jest moje logo. Widać, widać. Ładne, co? Tam są moje inicjały, wszystko oprawione w takim czymś ładnym, nie wiem jak to nazwać. Mam również wersję mniejszą takiej piecząteczki. O, coś już tuż kończy powoli. Ale to nic, to nie jest problem. Kupię sobie, uzupełnię. Widać, nie? Coś tam widać. No, także jest wersja duża, która zresztą na ten moment najładniej wychodzi. No i wersja mniejsza. Słuchajcie, to jest bardzo dobry element. Na przykład można sobie tym postemplować książki. To taką pieczątką, nie wiem, książki, serwetki. Niektórzy stemplują na przykład, jak mają jakieś tam imprezy takie, wiecie, okolicznościowe, na przykład w domu robią, kupują białą serwetkę i pyk, nie? Na przykład K plus E. Byłby Kamil plus Esmeralda, nie? Na przykład. No tutaj jest akurat KJ, czyli moje inicjały, więc fajna sprawa, nie? Także no ja nic jeszcze tutaj nie wypełniłem, dzisiaj dopiero będę siedział, będę sobie wypełniał, ogarniał. No planer naprawdę bardzo fajny tutaj, dlatego chciałem mieć taki spokojny dzień, gdzie sobie usiądę i bez jakiegoś większego pośpiechu po prostu będę mógł sobie to wszystko ładnie popisać. Bo takie, wiecie, początkowe informacje to zawsze się ładnie wpisuje, nie? Bo to na wolnego, bo to coś tam i tak dalej. Ja zawsze ze swojego magicznego piórnika wyciągam kolor zielony. Tak, zielony, zielony, nie wiem czy tam dobrze widać. Zielony do zapisywania urodzin. Wszystkich. Czerwony do zapisywania bardzo ważnych, nie wiem, spotkań, wizyt, cokolwiek. Nie wiem, tak jak wspomniałem, na przykład jakaś ważna wizyta do lekarza. Chociaż mi to się rzadko zdarza, ale gdyby była, no to ok. Zwykły długopis do zapisywania wszystkiego i na tym się impreza kończy. Mam jeszcze pióro, ale pióro to nie używam tutaj. Więc powiem tak. Janusz jest gotowy do organizacji swojego nowego planera. Nie no, moje piękne, to jest naprawdę, no moje cele i tak dalej. Jejku, bo jak usiąść i to wszystko tak sobie przemyśleć i tak dzień w dzień z takim kalendarzem żyć, no to naprawdę, to można sobie wiele rzeczy przypilnować, wiele nie robić. Na przykład, no nie wiem, dobrym punktem programu jest na przykład jakieś ograniczenia, nie wiem, na przykład dzisiaj będę jadł mniej słodyczy i wyznaczam sobie maksymalnie jeden batonik. No i wtedy sobie zapisuję tam, nie? Jeden batonik i pilnuję się tego. Ja na przykład nie wyobrażam sobie bez takiego kalendarza żyć. Ja tutaj mam wiele rzeczy zapisanych, wiele mi jest wygodniej zapisać, bo jest pod ręką. Telefon oczywiście też służy mi do zapisywania różnych tam notatek, informacji, przypomnień, bo nie powiem, że nie, ale jednak zawsze notes jest wypełniany. Ja po prostu uwielbiam. Jestem starej daty, więc lubię tego typu notesy, bo teraz zazwyczaj wszyscy to idą w duże telefony jak notatniki, czyli mają ten swój rysik i wszystko w tym tablecie, znaczy telefonie. No to kto jak woli, ja jestem tradycyjny, notes kartkowy, książkowy musi być. Tak jak na przykład niektórzy ludzie nie wyobrażają sobie nie mieć w domu kalendarza takiego wyrywanego. Ja mam taką ciocię i ona musi to mieć, ona po prostu, ja widzę, że ona lubi rano wyrwać taką karteczkę. I ona ma różne te kalendarze. Raz jest coś związanego z gotowaniem, czasem jakieś sentencje, czasem jakiś religijny, czyli jakaś modlitwa na dzień lub tam z racji okoliczności, nie wiem, tam zbliżamy się do Bożego Narodzenia czy coś tam. Także ja widzę, że ona ma z różnych kategorii te kalendarze, ale uwielbia. Ona ma smaczek do wyrywania tych karteczek rano. No ja bym był akurat w tym niesystematyczny, w tym wyrywaniu. Czasem nawet zapominam, mam tam przy odkurzaczu taki, wiecie, kalendarz wiszący, dostałem od kuzynki na urodziny. To jest taki kalendarz typowo religijny. No i był taki moment, że już mieliśmy października, a u mnie wisiał jeszcze wrzesień.
No, przyznali się bez bicia. Ja nie mam systematyczności do tego typu takich rzeczy, nie? Ja mogę sobie pisać, lubię to otwierać, lubię tutaj notować, ale tak, żeby coś wyrywać, czy pamiętać o takim kalendarzu, to nie. Nie, to nie wchodzi w grę. Dobra. Odpalam długopisy. Biorę się za robotkę. Bo tak jak mówiłem, sobie porobię, co mam porobić i jeszcze bym chciał The Crown dzisiaj trochę obejrzeć. Nie wiem, czy uda mi się jeden, czy dwa odcinki. Ale chciałbym. No jak już mam taki dzień, wiecie, trochę wolny dla siebie, no to fajnie by było go tam trochę tak spędzić pod własne potrzeby, prawda? To jest bardzo ważne. Więc zaczynam. Tada! Znowu z lodówki. No ja wiem. To tak wygląda, jakbym ciągle jadł i jadł. No ale od razu zastrzegam sobie prawa autorskie, że nie zajadam aż tak dużo. No ale wiecie, no czas najwyższy na jakiś obiad. Ogólnie rzecz biorąc, mocno głodny nie jestem. No ale dzisiaj nic takiego sensownego z drugiej strony też nie zjadłem. No to coś tutaj trzeba by pomyśleć. A z wczorajszego obiadu zostało mi tutaj trochę. Wiecie, Janusz biznesu nie chce wyrzucać, no to chowa, nie? Mam trochę ziemniaków. Więc do odgrzania. Co prawda wolę na świeżo, no ale trudno. Zostało mi trochę sałatki. Tu jest pomidor ogórek i pomidorki koktajlowe. Tak wiem. Po prostu, żeby nie marnować. No i sos winegret. Więc mam. I zostało mi kawałek takiego mięska. Tego wolno gotowanego z Biedronki. I tak sobie myślę, że chyba odgrzeję sobie te ziemniaki, to mięso i tej sałatki zjem i też będzie dobrze. Tak, wiemy, oszczędność energii, chłodu i tym podobnym. Rozumiemy panią, oczywiście. Ta moja lodówka o mnie dba i o moje rachunki. Także zabieram obiadek i śmigam odgrzewać. Po kuchni roznosi się to, co uwielbiam. Zapach świeżego koperku. Owszem, ten mój jest mrożony, ale już kiedyś mówiłem na kanale i pokazywałem, jak zrobić, żeby był piękny, cały czas świeży i dobrze zamrożony, bez kryształek lodu. Więc tam wszystko jest. No mięsko malutko, bo malutko, no ale to z obiadu wczorajszego. Ciepła herbatka Earl Grey, moja sałateczka. No i lecę oglądać The Crown. Dobry wieczór, tak? Włosy nieułożone, bo dopiero są przed układaniem, ale spokojnie, tym się nie przejmujemy. Na to przyjdzie czas. Ja już jestem prawie wyszykowany, bo dzisiaj mam imprezkę służbową, więc lecę. Oto mój ubiór wieczorowy, żeby nie było, także no tylko włosy zrobić, ale włosy to zrobię tak chwilę przed wyjściem, żeby będę miał pewność, że wtedy wytrzymają na pewno długo, żeby nie było, że tylko przez chwilę. No, także jeszcze raz się prezentuję. Nic specjalnego, spodnie w kratę, czarna koszula, buty, które się zwoły, nie wiem, mukasyny czy coś w tym stylu. Tak, Janusz i ta jego moda. I znajomość mody, dajcie spokój. Dobra, i z tego miejsca się żegnam, no bo już dzisiaj łączenia się nie będzie, no z racji wiadomych, nie będzie mnie w domu. Także wszystkiego dobrego na jutrzejszy dzień. Pamiętajcie, proszę o łapeczkę, jak będzie mi bardzo miło. No i co? I widzimy się w kolejnym vlogu. Bye!